Dobry wieczór, moi drodzy. Witam na kanale, którego nikt nie ogląda. Dzisiaj będę się odnosiła, rozwijała temat Stanleya Kubricka, bo wspomniałam o nim przy okazji innego materiału i kogoś tam zaciekawił ten wątek, więc go rozwinę pokrótce. A chodziło o to generalnie, że Stanley Kubrick zmarł, nie doczekawszy premiery filmu Oczy szeroko zamknięte, co zaowocowało mnóstwem teorii na ten temat, naprawdę mnóstwem teorii, dosyć mrocznych teorii, i skomentuję to, czy mają one uzasadnienie, że tak powiem, w rzeczywistości, czy mogą je mieć. Stanley Kubrick zmarł na atak serca w wieku lat 70 w 99 roku. No, ktoś powie, no, w tym wieku, no to miał prawo dostać zawału. Oczywiście, miał prawo, no i młodsi ludzie też dostają czasami, prawda? Natomiast, no, problem z tym mają ludzie, którzy dopiero co pracowali z nim na planie filmowym, bądź ludzie jemu bliscy, którzy uważają i twierdzą, że absolutnie nic mu nie dolegało, był pełen wigoru, pełen energii, jak na ten wiek, i absolutnie tutaj żadnych w ogóle nie było przesłanek, żeby cokolwiek tutaj zwiastowało tego typu wydarzenie. No i oczywiście bezpośrednio teorie łączą jego śmierć z jego ostatnim filmem, czyli Oczy szeroko zamknięte. Pewnie dlatego, że film, dosyć, że usunięto z niego 24 minuty, i to podobno te minuty, które bardzo szczegółowo wprowadzały widza w świat obrządków tajnych stowarzyszeń, czego ewidentnie ktoś chciał, żebyśmy nie widzieli, tak w ogóle cały film o tym mówi. Oczywiście w drugim planie, ponieważ film jest jakby zakwalifikowany do kategorii thrillera erotycznego, czyli jak rozumiemy, seks jest tam pierwszoplanowy, natomiast w drugim planie jest wiele innych rzeczy, prawda, się dzieje. Przede wszystkim dzieje się to, co zajmują się ludzie bogaci i wpływowi, elity tak zwane. No oczywiście sam Stanley Kubrick, z racji tego, że był Stanleyem Kubrickiem, był elitą, prawda? Co za tym idzie, bywał wśród tych ludzi, bywał na salonach i bardzo możliwe, że doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jak te elity się, mówiąc kolokwialnie, zabawiają w swoim wolnym czasie. Tajne stowarzyszenia, to jest kolejna kwestia. Te stowarzyszenia, ich istnienie, to nie jest żadna teoria na literę sy, tylko to jest faktem jest, że istnieją masoni, którzy mają loże, jest tych loż bardzo wiele, są też kobiece loże, ale jest też organizacja, która nazywa się Illuminati, i ta organizacja na pewno funkcjonowała kiedyś. Dawno, dawno temu podobno została zdelegalizowana, ale teorie mówią o tym, iż przywrócono jej działalność. Oczywiście ja tego nie wiem, ja tylko mówię teoria, prawda? Ta organizacja, według teorii, ma sprawować pełną kontrolę nad ogólnie rzecz biorąc światem rozrywki, szeroko pojętym, czyli show biznesem. Czy to będą artyści filmowi, czy artyści muzyczni, wszystko jedno. Generalnie nad nimi. Na nich w zasadzie rączki trzymają Illuminati, którzy ze swoich artystów czynią takie pacyneczki, które generalnie mają skakać tak, jak im się każe, mają powiedzmy tworzyć performance, czy pisać teksty, o ile w ogóle ktoś potrafi to robić, o odpowiedniej tematyce, które to mają za zadanie zmieniać światopogląd swoich odbiorców, krótko mówiąc, tak? Czyli tworzymy idoli, którzy mają, prezentują nam pewne treści, które
trafiają do fanów, fanatyków, bo osoby bywają też fanatycy, prawda, danych osób. I w ten sposób zmienia się ich światopogląd, tak jakby transformuje na nowe, prawda, na nowy świat tak trochę. Tak mówią teorie. Ale pewne rzeczy jednak chyba lepiej, jeżeli pozostają za kulisami. Stanley Kubrick w tym filmie ni mniej, ni więcej jak odsłania nam, prawda, to, co za kurtyną i wprowadza nas dość głęboko w ten świat. Być może zbyt głęboko w ocenie kogoś, na tyle głęboko, że było potrzeba po pierwsze wyciąć 24 minuty filmu, po drugie uciszyć reżysera. Od razu przypominam tylko, żeby mi znowu nie usunęli, że cały czas mówimy o teoriach. Tak? I takie one de facto są. Oczywiście nie byłoby, może nie byłoby to aż tak istotne, gdyby nie fakt, że Stanley Kubrick to nie jest jedyna osoba, która odeszła z tego świata z tego powodu. Jest tych osób trochę więcej. No, pierwszą osobą, która w naturalny sposób się nasuwa, jest Michael Jackson. Dlaczego? No dlaczego? Dlatego, że Michael Jackson, zanim wybuchła cała ta afera wiążąca go z nieodpowiednim traktowaniem nieletnich, to, że tak powiem, na konferencji prasowej wprost powiedział o tym, co dzieje się za kulisami show biznesu, że to jest cała machina, która ma za zadanie demoralizować, ma za zadanie generalnie robienie propagandy za pomocą artystów, która ma wpływać na nasz tok myślenia, na nasz tok postępowania, że wszystko jest powoli zmieniane w stronę bardzo takiej luźnej obyczajowości. Oczywiście faktycznie trudno się z tym nie zgodzić, bo przypominam sobie na przykład teledyski, które oglądałam będąc jeszcze nastolatką, gdzie to były takie grzeczne, fajne teledyski o czymś, a stopniowo później coraz bardziej one patowały na gościom, seksem. Ogólnie to się bardzo zmieniało tak krok po kroku i w tej chwili już na przykład nagość nas zupełnie nie dziwi, bo no jakby jest ona powszechna i powszednia. No ale trudno się nie zgodzić, bo wtedy, kiedy on to mówił na tej konferencji i mówił o tym, że są ludzie niebezpieczni, zdolni do bardzo wielu manipulacji, do bardzo wielu bezeceństw, no to niektórzy twierdzą, że podrzucono mu tą brzydką aferkę, prawda? I niektórzy twierdzą, że zrobiono to jako ostrzeżenie, że jeżeli nie zamilknie, to będą konsekwencje z tego. No i faktycznie konsekwencje były te ostateczne. Oczywiście zakładamy, że teoria jest prawdziwa, prawda? Bo my nie wiemy, czy jest prawdziwa, czy nie. I tam jeszcze Mel Gibson na przykład jest kolejnym przykładem, który można podać. Oczywiście facet nadal żyje, to nie ulega kwestii, ale jest kompletnie wywalony poza margines Hollywood. A i znów jest to samo, to znaczy facet powiedział wprost, czym zajmują się elity Hollywoodu na tajnych swoich spotkaniach. Tam padły bardzo mocne słowa, co tam się dzieje, zwłaszcza jeżeli chodzi o nieletnich. No i cóż, no i potem nagle się okazało, że jest damskim bokserem i w ogóle jest niezrównoważony psychicznie i w zasadzie w ogóle i w szczególe i w zasadzie facet coś tam niby robi, ale to jest po prostu jakieś niszowe. W zasadzie się już o nim nie mówi, on nie funkcjonuje już na tych salonach. Dostał, poniekąd dostał klapsa, prawda? Takiego mocnego i już go po prostu nie ma. I dlatego, ponieważ oczy szeroko zamknięte, ten obraz jest bardzo mocno naszpikowany symboliką. Symboliką, którą posługują się zarówno masoni, jak i illuminati. Stąd przypuszczalnie, no,
Te teorie się wzięły, krótko mówiąc. No i jeszcze nie mogę dotrzeć do informacji w zasadzie a propos tych 24 usuniętych minut z filmu. Nie wiem, czy usunął je sam Stanley Kubrick, czy zostały one usunięte już po jego śmierci, zanim obraz trafił do kin. No tego nie wiem, a to jest istotna informacja. Bo gdyby się okazało, że usunął je ktoś inny, to jest kolejna przesłanka do tego, żeby no móc twierdzić, że teoria nie jest bezzasadna. Prawda? A nawet gdyby sam Stanley Kubrick je usunął, no to też można by było zadać pytanie, no po co kręcić i 500 razy powtarzać pewne sceny, bo tak to się dzieje zazwyczaj, żeby potem wziąć i to wywalić do kosza. Ja rozumiem, że zawsze jest pewna nadprodukcja, bo przy montażu może się przydać. O, ale aż tyle materiału, no sporo, prawda? Przyznajcie, że sporo tego materiału poszło, prawda? No i tak, taka to jest teoria i tyle jest o Stanleyu. Teoria jest dosyć mroczna i no cóż, no. No jeszcze druga, na drugim miejscu, jeśli można by było w jakimś rankingu to umieścić, na drugim miejscu było, że podpadł CIA z kolei, że podpadł podczas kręcenia kosmicznej Odysei i różnych wypowiedziach, w których sugerował, że lądowanie na Księżycu to była lipa ogólnie rzecz biorąc i że całe to zostało nakręcone w londyńskich studiach filmowych, prawda? No tyle, że ta teoria mniej wydaje mi się prawdopodobna, dlatego, bo bardzo wiele czasopism o tym pisało i bardzo dużo jest o tym w internecie, gdzie ludzie wychwytują pewne szczegóły na zdjęciach z tego całego lądowania, gdzie okazuje się, że de facto nie mogły być one wykonane tam właśnie, prawda? No i no, te teorie są dosyć powszechne, więc nie wydaje mi się, żeby akurat Stanley Kubrick miał za to oberwać. Raczej natomiast jeżeli bym w ogóle przyjęła, że cokolwiek maczał paluszki w jego odejściu, to bardziej mi się skłaniała ku temu właśnie, o czym mówiłam wcześniej, że po prostu pewni potężni ludzie nie chcieli, żebyśmy zobaczyli, jak elity się bawią za kulisami. No i tyle to by było na ten temat. Następny komentarz będzie odnośnie sprawy Iwony Cygan, bo też jest to narzeczenie, więc zaraz to skomentuję. Także do zobaczenia. Pozdrawiam. Pa, pa.